Szczęść Boże! Intruibo ad altare Dei. Takie słowa towarzyszyły mi formacji kapłańskiej, bo widniały na seminaryjnym ołtarzu w Paradyżu. Przystąpię do ołtarza Bożego. Choć w psalmie 43 w tłumaczeniu Biblii pierwszych chrześcijan są słowa: chciałbym przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który daje mi radość mojej młodości. Jakże te słowa kontrastują ze słowami dzisiejszej Ewangelii. Jeśli przyniesiesz swój dar do ołtarza i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem i idź. Pojednaj się najpierw z bratem. I wtedy dopiero, gdy wrócisz, składaj dar. Między radością a chęcią złożenia daru jest jeszcze odcinek drogi, który należy przeznaczyć na rozpoznanie. Na sprawdzenie, czy moja ofiara, mój dar, będzie się podobał Bogu, skoro może być nieszczery. Jak prosić o błogosławieństwo, gdy w moim sercu jest jakiś zakątek, który przykryty jest ciemnością i brakiem miłości względem bliźniego? To także jeden z częstych grzechów, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Niby wykonujemy wszystkie uczynki pobożnie, ale nie dajemy rady uporać się z przebaczeniem. To jedno słowo z psalmu wydaje się być kluczowe – chciałbym. Między chcieć a móc jest miejsce na miłosierdzie. Przystępując do spowiedzi, chcę zostawić swój grzech, a odejść z przebaczeniem. Przychodząc do ołtarza, chcę ofiarować swoje życie, a odejść z błogosławieństwem. Przychodząc do bliźniego, powinienem chcieć miłować. Wczoraj słyszeliśmy, że choć zepsuci jesteśmy, to stać nas na dobre uczynki. Ale względem krzywdy osobistej jest mur, którego nie potrafimy ani zniszczyć, ani przeskoczyć, by być wolnym. Mowa dzisiaj o gniewie, który jest jednym z grzechów głównych. To oznacza, że jego obecność bardzo mocno wpływa na moje relacje z otoczeniem. To trochę jakby zerwać połączenie między nadawcą a odbiorcą, między człowiekiem a Bogiem. Niby czynię dobro, ale ono nigdzie się nie gromadzi, idzie w nicość. Wysilam się, a mimo to nie czuję satysfakcji z tego, co robię. Dzisiejsza Ewangelia kieruje nasze spojrzenie właśnie na tę sferę naszego życia. Czy prosząc o dobro od Boga, jestem też zdolny, by dobrem obdarzać innych bez wyjątku? To wynika ze sprawiedliwości. Modlitwa Pańska towarzyszy nam wielokrotnie w ciągu dnia. Przecież wypowiadamy słowa: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Gromadząc się na Eucharystii, każdy z nas jest inny. Znamy się z widzenia, trochę lepiej albo wcale. Bywa i tak, że się znamy, ale za sobą nie przepadamy, bo jakiś zgrzyt w tej relacji się pojawił. Ale względem Boga każdy z nas jest kochany. Każdy z nas w tym samym czasie woła: moja wina, Panie, nie jestem godzien, czy też pokój z Tobą. Prawdziwie to wypowiadamy? Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Wrogiem w pojednaniu jest także fałszywe poczucie czasu, że jeszcze nie teraz, jeszcze zdążę i często jest za późno. Nie zwlekajcie więc z przebaczeniem i pojednaniem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że mamy w sobie też coś, co każe nam narzekać i źle mówić na ludzi, którzy źle postępują, źle rządzą, czy też protestują. Uśmiecham się wtedy w konfesjonale, mówię, że to zły pomysł. Należy błogosławić im, bo to korzystne dla obu stron. Jak się zmienią, to i zmądrzeją, a ja stracę okazję do złorzeczenia. Ale gdy coś złego się stanie, to i oni zaznają krzywdy, i ja zostanę z poczuciem winy. Pan zsyła deszcz na dobrych i złych. U Izajasza czytamy, że dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem sprawiedliwości spokój i bezpieczeństwo na wieki. Nie warto więc nosić w swym sercu urazy, skoro i tak nie jesteśmy zdolni do sądzenia, bo sąd nasz nigdy nie będzie sprawiedliwy. Chyba że przyjmujemy dewizę z samych swoich: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Zostawmy to Bogu, a my zajmijmy się tym, czego Bóg od nas wymaga – miłowaniem. Król Belgów, Baldwin I Coburg, powiedział: przekonuję się, że za każdym razem, kiedy ludzie starają się żyć tak Ewangelią, jak nauczał Jezus, wszystko zaczyna się zmieniać. Wszelka agresja, strach i smutek ustępują miejsca pokojowi i radości. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.